Cześć wszystkim, witam w tajemnicach kryptowalut. Dzisiaj przeprowadzimy rozmowę z bardzo ciekawym gościem, autorem książki, inwestorem oraz przedsiębiorcą. Myślę, że będzie mega ciekawie. Porozmawiamy sobie głównie o rynku kryptowalut, ale również o jego książce. Będzie ta książka też do wygrania. Także jeżeli moja twórczość Ci się podoba, łapeczka w górę, pozytywny komentarz pod filmem, a my przechodzimy już do odcinka. Jeżeli chcesz kupić lub sprzedać swoje kryptowaluty za gotówkę, polecam Tobie sieć kantorów Cashify dostępnych w całej Polsce. Bez problemu znajdziesz kantor w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania. Na hasło tajemnice kryptowalut otrzymasz zniżkę przy transakcji. Serdecznie polecam. Zapraszam również do grup tematycznych Tajemnice Kryptowalut. Na grupach znajdziesz najświeższe informacje, newsy oraz wydarzenia z rynku kryptowalut, a linki do tych grup znajdziesz w opisie tego filmu. Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku Tajemnic Kryptowalut. Dzisiaj moim gościem jest Rafał Łapać, czyli autor książki Leniwcowate, książki o kryptowalutach. Cześć Rafał. Cześć, witam wszystkich. Okej, dzisiaj w sumie zajmiemy się trochę przedstawieniem Twojej osoby, pogadamy też luźno o rynku oraz pogadamy oczywiście o Twojej książce, także myślę, że będzie mega ciekawie. No właśnie, Rafał, powiedz mi w ogóle, skąd Ty się wziąłeś na rynku kryptowalut, tak? Skąd tutaj przyszedłeś, jak długo jesteś na rynku krypto i co w sumie było motywatorem do napisania tej książki? Na rynku tak naprawdę jestem od 2015 roku. Z tym, że tak na poważnie od 17 zacząłem coś działać. Między 15 a 17 to jeszcze byłem po tej drugiej stronie, uważałem krypto za piramidę. I nawet dużo osób ostrzegałem, żeby się w to nie wpakowały. O, to ciekawe. A w sumie z czego wynikały te twoje poglądy wtedy? Z braku wiedzy, tak jak większości osób nowych. Okej. Bo jak ktoś, że tak powiem, siedzi obok, w sensie nie jest w krypto, to krypto może rzeczywiście wyglądać jak piramida finansowa. Coś w tym jest. Przynajmniej większość projektów pump and dump, tak? Zalicza. No to też, no ale to przez te duże wahania kursu to też tak się dzieje, no ale większość osób tak uważa, nowych. I też dużo, właśnie znam osób, które właśnie tak uważały i też zmieniło zdanie, ale to trzeba, że tak powiem, dać szansę. No właśnie, ty tą szansę ewidentnie dałeś, też znam dużo osób, które no nie dały tej szansy i już rynek krypto jest, no można powiedzieć, naście lat z nami i te osoby, przynajmniej z mojego otoczenia, dalej są gdzieś tam uparte przy swoim stanowisku, no gdzie tak naprawdę masa kasy uciekła przed nosem, nie? Bo nawet bardzo prostymi ruchami, nie wiem, Etherze czy nawet samym Bitcoinie można było bardzo dużo zarobić, tak? Poza tym rynek udowodnił już kilkakrotnie, że mimo dużych spadków on potrafi ponownie się podnieść. Zgadza się. No właśnie, jeśli chodzi o piramidę, to też w sumie ten news najnowszy, tak? To co teraz grzeje rynek, no ETF-y. Raczej ciężko by było stworzyć ETF-y pod Ponziego, tak? Zgadza się. Ale też swoją drogą to ETF-y niekoniecznie są dobre w dłuższej perspektywie czasu dla krypto. Co masz na myśli? Mógłbyś to rozwinąć? Zobaczmy, co się dzieje ze złotem w momencie, gdy ETF-y weszły. To owszem, był duży wzrost kursu złota, ale w ostatnich latach to praktycznie złoto stoi w miejscu. Tak. Mimo, że według logiki powinno być dawno mocniej urosnąć po tym dodrukach wszystkich. No, jakby ja wiele takich opinii słyszałem, jeśli chodzi o złoto, że po prostu złoto jest zmanipulowane i celowo ta cena jest trzymana gdzieś tam, nie? No tak, no i za pomocą papierowego złota, więc podejrzewam, że może być ponowny scenariusz z kryptowalutami za jakiś czas. Nie mówię, że od razu, tylko za jakiś czas. Bardzo możliwe, aczkolwiek jeżeli tak się wydarzy, no to ewentualnie Bitcoin i Ether. No ale altcoiny, no to dalej jest taki rynek, który no będzie działał, tak? No blockchain jest open source, przynajmniej większość tych blockchainów, więc to raczej będą tworzyły się nowe projekty i zawsze te okazje do zarobku gdzieś tam będą się pojawiać. A ty w ogóle... No tak, ale to będzie dla bardziej zaawansowanych użytkowników, co... Zgadza się. Co trochę więcej wiedzą niż, że istnieje Bitcoin. A ty, jeśli chodzi o twoje podejście inwestorskie, jeśli chciałbyś się tym podzielić, bardziej jesteś Bitcoin maksymalist, czy też altcoinami się zajmujesz? Jak to u ciebie wygląda? To znaczy,
Tak jak w książce opisałem, mniej więcej tak samo zachowuję się na co dzień, więc głównym, że tak powiem, jest Bitcoin, ale to nie jest, że tak powiem, 100%, tak powiedzmy 60% portfela i później reszta to alty. Okej. Okay. Różne. Nie jest. Generalnie im dalej market capie jest jakiś alt, to po prostu mniejszy procent. Czyli bezpieczne założenie po prostu. Tak. No ja nie mam czasu, że tak, bo na co dzień siedzieć przy krypto. Ja jestem przedsiębiorcą też i zajmuję się biznesami, więc to jest bardziej, że tak powiem, moje hobby, ale nie, że tak, że muszę siedzieć przy tym 24h. Okej, okay, a poprzednią hossę cashowały gdzieś tam na górce, czy raczej byłeś z tych osób, które wolały przetrzymać to na lata? Jak do tego podchodziłeś? Sprzedaję zawsze. To znaczy zostawiam sobie zawsze te mumbagi tak zwane, ale zawsze sprzedałem. Jasne, no bardzo dobrze. A dla mnie najlepszym dla mnie wyznacznikiem na sprzedaż, poza tym, że sprzedają w partiach, nie że wszystko od razu, to jest, gdy rynek zaczyna kupować shitcoiny na rynku, już tylko się interesuje shitcoinami. Troszeczkę takie mam wrażenie w tym momencie, jak nagrywamy ten film, że już tak troszeczkę, troszkę więcej właśnie tych memów, nawet nie altów, memów, shitów zaczyna latać, aczkolwiek myślę, że to oczywiście jest moje tylko zdanie, że do końca grudnia no, będzie jednak narracja pod ETF i będą ludzie dostawać jeszcze bardziej małpiego rozumu, nie? No tak, plus jeszcze tak zwane rajd Świętego Mikołaja. Zgadza się. Tutaj dwie narracje takie się nałożyły, więc ja myślę, że tam nawet pięć dyszek może się pokazać, jeśli chodzi o Bitka. No naprawdę może być bardzo, bardzo ciekawie. No i pytanie, jak z tym ETF-em będzie, bo myślę, że ja osobiście gram na ten dosyć mocny sell the news, nie? Zgadza się. I podejrzewam, że ten ETF będą jeszcze ile się da przyciągać. Może tak być. Może być w ogóle taki scenariusz, o którym też w ogóle mało kto mówi, że ten ETF nie zostanie zatwierdzony teraz, tylko zostanie przesunięty, bo coś tam, powód się zawsze znajdzie. Zgadza się. Ja jestem zdania, że nawet bliżej halvingu dopiero ETF-y mogą się pojawić na rynku. Mhm. Też ten timing nie jest przypadkowy. Jeżeli ktoś jest gdzieś tam nowy na kanale, no to może nie wiedzieć, ale generalnie zwróćcie uwagę, że zazwyczaj po halvingu następowały wzrosty. Tam oczywiście jakieś korekty, turbulencje, ale zazwyczaj były wzrosty w dłuższej perspektywie i te zatwierdzenie ETF-ów w okolicy halvingu też nie jest przypadkowe, nie? No i to statystycznie, nie tylko na krypto, ale też na szerokim rynku inwestycyjnym, luty, marzec zazwyczaj, są jakieś krachy, większe lub mniejsze, tak. Więc może być wtedy jakaś większa korekta. Popatrzę na przykład COVID, wojna na Ukrainie. Właśnie w tym samym więcej czasie to się odbywało. To prawda. Ja generalnie mam koszyk podzielony tam właściwie na kilka portfolio, ale jedno takie portfolio, które mam, powiedzmy spekulacyjne, degeńskie, które rozgrywam na co dzień, na pewno będę cashował i to w najbliższym czasie, dosłownie jeszcze myślę 2 tygodnie i będę z niego wychodził, a coiny, które mam typowo pod hossę, no to prawdopodobnie z tych stabli, które zarobiłem teraz, będę uzupełniał, tak? No bo tych coinów jest za dużo, żeby wszystko sprzedawać. Zobaczymy, jak to będzie, po prostu tutaj mam, odcinam się emocjonalnie, mam spokojną głowę. No zgadza się. Okej. Okay. Może porozmawiamy trochę o twojej książce. Jak w ogóle skąd pomysł, żeby napisać tą książkę? Ja tutaj pochwalę się, czytałem Leniwcowate i książka jest pisana bardzo prostym językiem i też skierowana, mam wrażenie, do początkujących odbiorców. Tak, książka jest przede wszystkim dla początkujących, ale też średnio zaawansowani też coś tam dla siebie znajdą, bo dostawałem feedback, że tam osoby ugruntowały swoją jakąś tam wiedzę. Mhm. Pomysł na książkę z bardzo prostej przyczyny powstał. Dużo osób do mnie zaczęło się zwracać o porady ze znajomych, z biznesu, inne osoby, które nie wiedziały, co z pieniędzmi robić. Słyszały cały czas o tym Bitcoinie, bo tam w Etherze cały czas on bywał. I dlatego napisałem tę książkę przede wszystkim. No, poza tym chciałem zawsze napisać jakąś tam, że tak powiem, książkę zaistnieć. Na początku myślałem o napisaniu książki o nieruchomościach, ale nieruchomości, że tak powiem, są mało sexy pod kątem książkowym. I poza tym z tego jest sporo na rynku już na ten moment. A książek o krypto cały czas jest mało. To prawda. I mam wrażenie, że mojego podejścia
W Polsce też jakoś tak nie ma za bardzo. Więc dlatego to napisałem książkę. No, książka w ogóle wyszła w styczniu, ona mniej więcej tak wyglądała. Wiesz co, nie widać jej, bo masz te tło nałożone. O, teraz widać, okej, okay, no. Świat kryptowalut. Ja jeszcze podlinkuję, nie, żeby jeżeli widzowie będą chcieli kupić, ale... Wiesz co, chciałbym zrobić konkurs dla widzów. Może po prostu zróbmy tak, że kto napisze najciekawszy komentarz o rynku kryptowalut pod tym filmem, no to wylosujemy jedną książkę, po prostu gratisowo ja ją wyślę i myślę, że to jest całkiem spoko promocja akurat na święta tutaj, oczywiście za darmo, więc myślę, że całkiem spoko, nie? Także najfajniejszy komentarz od widza będzie wygrywał książkę, postaramy się dostarczyć jeszcze przed świętami. Jasne. I w listopadzie też spróbowałem sił i przetłumaczyłem książkę w wersji angielskiej. Tak wygląda. Ona jest akurat dostępna tylko przez Amazon z możliwością wydruku na żądanie. Fajnie, fajnie. Czyli poszło w świat. Poszło w świat, ale że tak powiem, jeszcze za wcześnie powiesz, jakie z tego będą wyniki. Wiesz co, ja myślę, że też tutaj timing jest całkiem ciekawy, bo no jesteśmy przed tym, ja to nazywam małkim rozumem, tak? Jesteśmy przed tym boomem na rynek krypto, przed hossą, tak? Więc myślę, że tutaj tylko wystarczy poczekać, dobrze to gdzieś tam rozpromować i wszystko przyjdzie, tak? No bo czas jest bardzo dobry, nie? Zobaczymy. No zgadza się. No zobaczymy. Nie mam, że tak powiem, ciśnienia. Mam plany do drugiego już wydania, więc zobaczymy. Okej, dobra, przejdźmy jeszcze do rynku kryptowalut. Powiedz mi, ty generalnie tylko sobie skupujesz, inwestujesz tak typowo gdzieś tam leniwcowato, że tak powiem, czy bardziej też jesteś aktywnym graczem, nie wiem, pod airdropy spekulujesz, jak rozgrywasz rynek? Powiem szczerze, że airdropów kompletnie nie ruszam. Nawet za bardzo nie wiem, jak to airdropy wszystkie robić. Po prostu nie mam kompletnie czasu na airdropy. Ktoś ładnie to powiedział, że to jest jakby dodatkowa praca. Zdecydowanie. A że tak powiem, na to już nie mam czasu, zasobów czasowych. Jasne. Choć wiem i znam ludzi, co z airdropu bardzo ładne pieniądze wyciągają, więc jak ktoś ma czas, a nie ma naszego kapitału, to jak najbardziej polecam spróbować. Zgadza się. Wiesz co, ja generalnie w sumie większość mojego kanału zaczęła się od różnego rodzaju airdropów, czy to na Kosmosie, czy to Arbitrum. Arbitrum to chyba jedną z pierwszych osób w Polsce, co o tym mówiła w sumie kilka lat temu, jak ten ekosystem dopiero startował. No i naprawdę myślę, że no tak jak ty mówisz, to jest praca, można powiedzieć, na pełny etat, ale jeżeli ktoś siedzi w krypto i zajmuje się tylko tym, no to na pewno tutaj na tym jeszcze przez jakiś czas myślę, że będzie dało się zarobić, jeśli chodzi o airdropy, ale myślę, że to już jest gdzieś tam bliżej końca, tak? Ja uważam, to jest też moja teoria, że ta hossa może być ostatnią hossą, jeśli chodzi o rozgrywanie airdropów. Zobaczymy, czy to się potwierdzi, tak? Bo z drugiej strony jest kontrteza, że jednak projektom opłaca się robić te airdropy, bo dla nich to jest darmowy marketing. Jeżeli ludzie zarobią, no to się jakby niesie wiralem, ludzie się cieszą i jest to całkiem spoko, nie? To znaczy, zobaczymy, jak Ameryka będzie podchodzić do airdropów, bo tam co słyszałem, że SEC do airdropów jakoś niezbyt dobrze. Tak, że security, no bo tam chodzi o dystrybucję tokena, tak? Z jednej strony na sprzedaż musisz mieć jakieś tam licencje. Z drugiej strony na airdropy, no nie musisz mieć licencji, bo to nie jest sprzedaż, no ale znowu się czepiają, czy to nie jest security, więc to jest bardzo zawiły temat i myślę też, że troszeczkę polityczny, no i tak jak ty mówisz, tutaj może być jeszcze bardzo dużo, nie? Bardzo dużo rzeczy może się wydarzyć. No, dlatego moja strategia jest bardziej hodl, kupić i tak zapomnieć i poczekać po prostu. Przy odpowiednich poziomach po prostu wychodzić. Myślę, że to jest jedna z lepszych strategii. Ty tak jak mówisz, gdzieś tam wywodzisz się z tradycyjnych biznesów, z nieruchomości i tak dalej. Ja też zauważyłem, że ludzie właśnie z tradycyjnego świata w ten sposób rozgrywają i często bardzo dobrze to rozgrywają, a ludzie, którzy siedzą jakby, to też dużo młodych ludzi jest, którzy siedzą na rynku i znam wiele osób, które miały wirtualne zyski, wirtualne miliony, no ale nie skaszowały tego. Często powtarzam, że ważniejszy jest moment wyjścia niż moment wejścia, bo co z tego, że no, nawet znam takich, którzy weszli bardzo fajnie, mieli super wynik, nie skaszowali tego i wszystko to spadło niżej niż jakby wchodzili, czyli byli jeszcze na stracie, więc tak to czasami wygląda, no magiczne. Znaczy, nawet w książce piszą, że zanim wejdziesz, to już powinieneś wiedzieć, jaki poziom chcesz wyjść. Tak. Dajcie... Bo jak, zacz,
Bo jak zacznie Rosji jeść, to głowa, że tak powiem, będzie pękać i będzie cały czas mówić, że trzymać, trzymać, bo jeszcze będzie rosnąć. Zgadza się. Także dajcie znać, drodzy widzowie, w komentarzach, czy macie poziomy określone z góry, poziomy wyjścia na wasze krypto, bo na pewno, skoro to oglądacie, to jakieś krypto posiadacie. Ja osobiście uważam, że wiesz, to nawet ktoś powiedział mądrze, że jak ci rośnie kilka tysięcy dolarów dziennie na portfelu, albo nawet kilkanaście czy kilkadziesiąt, to ciężko jest powiedzieć dość, dziękuję, odchodzę od stołu, nie? No wiadomo, nie? Tym bardziej jak siedzisz na Twitterze, nie wiem czy korzystasz, ale no Twitter to jest takim dosyć specyficznym miejscem degeńskim i tam często, teraz zwłaszcza ostatnio się ludzie przekrzykują, ten zarobił tyle, wszystko rośnie, tak? I to jest bardzo, bardzo zgubne, tak? Bardzo zgubne. No tak. No psychologia inwestowania jest bardzo ważna, więc jak ktoś ma słabą głowę, to może popłynąć. Zgadza się. No te słupki na wykresy, tak? Te słupki na wykresach, one z czegoś wynikają. To nie jest tylko kreska, tylko tam jest cena. Tam też ktoś kupuje, skoro to rośnie. Zgadza się. Okej. Dobra, zbliżamy się powoli do końca. Czy jest jeszcze coś, czym chciałbyś się podzielić tutaj dzisiaj ze mną i z moimi widzami? To znaczy, w książce na ostatnim rozdziale piszę o moim challenge'u kryptowalutowym, czyli kupuję co miesiąc po 500 zł kryptowaluty i na stronie, tam gdzie gdzie można kupić książkę, jest zakładka mój challenge i można sprawdzić, jak sobie ja razem stosuję te rzeczy z książki, które są. A z tego, co dzisiaj sprawdzałem, to jest plus 30%, więc chyba coś jest, więc nawet jest spoko, zważywszy, że do września była mocno negatywna na RC. Pamiętam, jak byłem na CryptoShare we Wrocławiu, to był mocno, bardzo mocno negatywny sentyment. Okej. Okay. Wiesz co, generalnie jeśli chodzi o... Bo to, co mówisz, to jest strategia DCA. Niektórzy to nazywają dollar cost average, a ja to po prostu nazywam uśrednianie, czyli comiesięczne zakupy danego aktywa. To też się sprawdza. Niektórzy to stosują na akcjach, niektórzy na przykład na złocie. Na nieruchomościach ciężko by było, ale może i tacy też są. No to jest strategia, że tak powiem, większa strategia jest z tradycyjnego rynku. Zgadza się. Ale wiesz co, generalnie ja uważam, że to jest dobra strategia, gdy jesteśmy... przykładowo 80% od szczytu. Ja w ogóle mówiłem na kanale o tym, nie? Już w sumie od wielu miesięcy, żeby można to sobie sprawdzić wstecz. Powoli zaczyna być dobry moment na zakupy takie regularne i to mówiłem jeszcze grubo przed wakacjami tego roku. I dalej uważam, że jest dobry moment, aczkolwiek nie taki jak był wcześniej. Prawdopodobnie za jakiś czas będziemy mieli korektę. Ja osobiście jestem z tych, którzy no już od jakiegoś czasu kupują i jeszcze przez jakiś czas będę po prostu skupował to tak partiami, a potem tak samo powiedzmy, nie wiem, za rok czy za dwa lata od tej chwili będę sprzedawał partiami, tak? I do tej pory to jest strategia, która tak naprawdę jest bardzo prosta, bardzo skuteczna i dała mi w przeszłości bardzo dużo też zarobić, tak? Oczywiście no, trzeba się trzymać zasad, tak? Spada, kupujesz, tak? Nie, że o kurde, może spadnie niżej czy coś, tylko kupujesz, trzymamy się zasad, nie? No tak. Osobiście też uważam, że dużo ludzi polega na, jakby nie daje rady w tej strategii, mimo iż ona jest bardzo dobra, bo ona jest nudna, ona jest prosta, tutaj nie ma nie wiadomo jakich emocji, kupujesz, tak? Zostawiasz i to jest wszystko. Później wyprzedajesz, a jednak ludzie potrzebują tych emocji, tak jak mówisz, właśnie psychologia, głowa i tak dalej. Ludzie poszukują tych emocji i dlatego często no, w dłuższej perspektywie przegrywają. Dlatego polecam zawsze nowym osobom, które właśnie chcą tego dreszczyku poczuć, żeby stworzyli sobie kilka portfeli. Tak. Jeden właśnie do uśredniania, a drugi taki mały do tradowania, żeby mogli poczuć ten dreszczyk, a nie grać z całym kapitałem. Bo wiem, bo mam bliskiego przyjaciela, który właśnie też zaczynał w kryptowalutach, mój imiennik, i on całym kapitałem, że tak powiem, tradował ze swojej hostce, że tak powiem, zaczął i jego wynik wyszedł na koniec hostce na zero. Słabo, szkoda czasu i stresu. No słabo, ale siedział pod bardzo, codziennie po kilka godzin.
Nieźle. No, czyli tutaj wiesz, po prostu no, ta metoda właśnie uśredniania, moim zdaniem, to jest jedna z najlepszych w ogóle. Wystarczy po prostu być cierpliwym, ale ja osobiście, no przez to też, że siedzę full time na rynku, ja mam portfel bardzo mocno porozbijany. Mam trochę na degeńskie ruchy, mam trochę na dźwignię, którą też taką dosyć specyficzną strategią rozgrywam w ostatnim czasie. Nie taką, że siedzę i rysuję kreski, tylko zupełnie w inny sposób, ale to jest inny temat. Trochę mam DCA, trochę mam jakichś tam vestingów. Centralnie tak jakbym miał oddzielne konta na wszystko, nie? Niezwiązane, można powiedzieć, ze sobą. I bardzo mi to pomaga, nie? Bardzo mi to po prostu odcina głowę i każdemu w sumie to polecam, nie? Bo to jest takie orzeźwiające wręcz, bym powiedział. No tak. No, trzeba wszystko spróbować, ale z głową. A właśnie, ostatnie w sumie pytanie na dzisiaj. Dobrze nam się rozmawia, ale mam pytanie, jeśli chodzi o twoje podejście do memcoinów. Wszyscy wiemy, że no, rynek krypto uwielbia te memcoiny, tak? Najbogatszy tego świata, czytaj Elon Musk, też lubił memcoiny, dalej chyba lubi. No i pytanie, jak ty do tego podchodzisz? Szczerze, negatywnie. Okay. Wiem, że można milionowe procenty na tym zrobić, ale to już jest czysta spekulacja, niczym nie poparta innym, więc to jest bardziej hazard już. Zgadza się. Wiesz albo, co, ja też... albo zdążysz wejść i wyskoczyć z pociągu, albo... Albo nie. Albo nie. Zgadza się. Wiesz co, ja do tego też tak podchodzę, że osoby, które gdzieś tam tego Pepe na przykład kupowały bardzo, bardzo wcześnie, no to albo mieli insight newsa, że wiedzieli, że coś takiego będzie stworzone, albo mieli szczęście. I to też, no super, fajnie mieć szczęście, nie? Kupić. Nie, ja znam takie osoby, co na przykład kupują wszystko jak leci po 20 dolców i po prostu liczą, że któryś z tych projektów właśnie będzie takim drugim Pepe. Jak statystycznie na tym wychodzą? Jeszcze nie słyszałem, że są milionerami. Aha, okej. Okay. No dobra, także na tym zakończymy. Słuchajcie, tutaj książka Leniwcowate. Po pierwsze, jedna jest do wygrania w konkursie, więc możecie sobie tutaj napisać fajny komentarz i ja na pewno wezmę to pod uwagę. Link do książki, jeżeli ktoś będzie chciał kupić, jeżeli będzie ten materiał oglądał później, również jest w opisie tego filmu, więc zapraszam i tutaj też zapraszam na profil Rafała, jeżeli kogoś to interesuje, również link w opisie. Fajnie się rozmawiało, Rafał. Także dzięki. Co? Dzięki, miłego dnia wszystkim życzę i trzymajcie się. Cześć.